Problemy są w mojej ocenie podstawowe rzeczywiście dość rozbieżne i trzeba na to odpowiedzieć dość rozbieżnie. Dla badań klinicznych niekomercyjnych, przynajmniej tak prowadzonych w Polsce czy z polskiej perspektywy, wydaje się, że ciągle podstawowym czy jednym z większych problemów czy barier jest dostępność do know-how metodologicznego, czyli sam etap tworzenia protokołu badania klinicznego. Tak naprawdę formuła grantowania w Polsce, jak i za granicą, polega głównie na tym, że grantobiorcy powinni złożyć przemyślany, kompletny wniosek i dopiero jeśli on uzyska pozytywną ocenę, zostanie skierowany do finansowania, wówczas jest finansowany. Podczas gdy sam ten etap wcześniejszy właśnie, czyli sensowne, również nierzadko czerpiące z dorobku domeny komercyjnej, wymyślenie badania klinicznego jest czymś, co widzę, z czym wnioskodawcy czy podmioty, które podejmują niekomercyjne badania kliniczne, borykają się chyba najbardziej. Z kolei dla badań komercyjnych, czyli developmentu komercyjnego wiodącego do dopuszczenia do obrotu, czy to leku, czy wyrobu medycznego, wydaje się, że największym problemem, zwłaszcza dla podmiotów mniejszych, jest jednak koszt, cena. Development kliniczny jest drogi. Wydaje się wręcz, że za drogi. Usługi wielu usługodawców, począwszy od firm robiących takie badania na zlecenie, wydają się być, czy są tak naprawdę, dużo droższe od na przykład analogicznych usług, zwykłych świadczeń medycznych. Także koszt, dostęp do kapitału, moim zdaniem jest to jeden z większych, jeśli nie największy problem, taki praktyczny czy pragmatyczny.